Dzisiaj omówimy temat account managera, czy tak jak my wolimy to nazywać, bohatera klienta, ta nazwa trochę nam się bardziej podoba. Nie ukrywam, że jest to mega osadzone w tym, w którym miejscu jest obecnie Itrix, to znaczy jesteśmy w takim ważnym momencie, w którym ta rola AM-a, bohatera klienta, jest już potrzebna. To znaczy jak firma, powiedzmy, miała dwóch klientów, no to wiadomo, że to nie było potrzebne, albo nie było aż tyle pracy do rozwoju tych klientów. Natomiast tutaj jakby tych wdrożeń mamy już ponad setkę, ta historia klientów jest też dosyć rozbudowana i to już jest ten czas, najwyższy czas, żeby wprowadzić właśnie funkcję AM-a. Pogadamy sobie o tym, jak to było dotychczas, jaki jest obecna faza, taka faza przejściowa, jaka jest faza docelowa, to zobaczycie zaraz w części warsztatowej. Trochę już rozpoczynamy działanie z Lejkiem, tak więc ja nie ukrywam, że sam odcinek był, oglądaliśmy go dwa razy, z tego względu, że jest też bardzo, bardzo osadzony w tym, czym się obecnie zajmujemy i nad czym pracujemy, ale już może nie będę więcej przedłużał, tylko od razu odsyłam do części warsztatowej. A, no i pamiętaj, zostaw subskrypcję, napisz w ogóle, czy u Was ta rola AM-a ma zastosowanie. Chętnie też podpytamy, wymienimy się doświadczeniami, jesteśmy na to bardzo, bardzo otwarci i już zapraszam na konkrety. To co, lecimy, Łukasz, z tematem AM-owym. Tak jak dzisiaj. Chwilę rozmawialiśmy trochę też przed tym odcinkiem. Już rozrysowaliśmy tą strukturę i w ogóle zaczniemy od opisania tego naszego planu. O tyle to się też spoko składa, co tak się trochę pośmiechiwaliśmy, że no my 2-3 tygodnie temu już wstępnie zaczęliśmy gadać o tym, że przechodzimy do AM-u i to już jest ten czas w życiu Itrixa, że funkcja AM-u powstaje. No bo wcześniej to też jak mieliśmy, nie wiem, pierwszego klienta, drugiego klienta, no to ona jeszcze nie była potrzebna, ale jak już obecnie na przykład obsługujemy równolegle 30 klientów, a wdrożeń zrobiliśmy ponad setkę, to już zaczyna mieć sens w naszej skali. Tak. Poza tym moje działania z accountingiem zaczęły się w sumie od tego, że tak naprawdę nie musieliśmy za bardzo sami nad tym kminić, bo klienci sami nam to zgłosili, że gdzieś tam ta komunikacja jest też, musi być usprawniona o tę dodatkową osobę poza tym typowym technicznym pracownikiem z działu wdrożenia, ale to za chwilkę przy strukturze dokładnie powiemy. Tak, tak, no dokładnie. No i teraz tak, tą strukturę taką jak mamy, oczywiście w wersji uproszczonej i sobie pewnie w ramach też NSM-u przejdziemy przez nią, no to mamy ten nasz proces zakupowy z perspektywy naszego klienta. Tutaj to jest miniaturka Łukasza w tym momencie. Tak więc tutaj Łukasz jest tą osobą pierwszego kontaktu. Jest tym klientem do momentu, to może przedstawię tak, stan obecny jakby od sierpnia i stan docelowy, do którego dążymy na takie trzy fazy. To stan obecny do sierpnia, czyli właściwie ta nasza przeszłość była taka, że proces zakupowy obsługuje Łukasz. Jest z klientem do momentu podpisania umowy, czyli tak naprawdę też do otrzymania pierwszej płatności, potem jest przekazanie do Lejku wdrożenia, klient opłaca fakturę i tu już wchodzi dział wdrożeniowy, no i nasi super bohaterowie, wdrożeniowcy już przyjmują tego klienta. I to był stan jakby do lipca włącznie. Stan, który jest na chwilę obecną, to jest proces do tej gałęzi, proces zakupowy i proces wdrożeniowy, wrzucamy funkcję AM-a, tak roboczo sobie nazywamy bohater klienta i właśnie to jest ta myśl, którą ty uchwyciłeś, że to trochę też nam sami klienci mówili, że jakby to jest potrzebne, to możesz Łukasz przy okazji w tym momencie trochę też to szerzej omówić, jak tam to było, skąd to wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy to stąd, że przeprowadziliśmy badania po prostu NPS u naszych klientów i to wynikło zarówno jakby z badań mailowych, jak i telefonicznych, że tutaj czasami komunikacja pomiędzy działem wdrożenia a działem zakupu oraz między działem wdrożenia a klientem nie do końca działała, kiedy nie było tej osoby, która podchodziłaby do sprawy tak biznesowo, bo jednak działowi wdrożenia nie brakuje, że tak powiem, zdolności technicznych, ale pojawiał się problem przy myśleniu biznesowym i tym, jak to po prostu dobrze rozwiązać dla klienta, żeby to faktycznie przynosiło wymierne korzyści i zyski.
Tak, i więc musiała się pojawić. jeszcze warto podkreślić w sumie jeszcze jedną rzecz, że temat komunikacji, niby prosta rzecz, a jednak szalenie istotna, no bo wdrożeniowcy są wysokiej klasy jakby specjalistami pod względem technicznym, natomiast czasami ten element komunikacyjny, on jest nadal istotny, natomiast też jeżeli jak jest taka dodatkowa osoba, która dba o to, żeby ta komunikacja jest takim łącznikiem trochę pomiędzy klientem a też wdrożeniowcem, to też tą komunikację usprawnia. Taki, no powiedzmy, projekt manager, funkcja EMA, to w pewnym stopniu będzie pewien też projekt manager, bo to jest też w podcaście to było, że rola EMA musi też opierać się o tym, że AM wie, co się dzieje u klienta. My wstępnie sobie to dzisiaj trochę to o tym powiemy, w jaki sposób my chcemy zapewnić to, że AM wie, co się dzieje u klienta. Dokładnie. Dobra. I to jest ten stan docelowy, stan przejściowy od sierpnia, to jest to, że po prostu Łukasz pełni rolę w procesie zakupowym i rozpoczynamy przygodę z AM-em, bohaterem klienta. Będziemy się tego cały czas jeszcze uczyć i to konfigurować. Natomiast stan docelowy jest taki, że tutaj jest dedykowana jedna osoba, prowadzi proces zakupowy, przekazuje klienta wdrożeniowcowi i AM-owi i w tym modelu już tutaj klient jest obsługiwany i realizowana usługa. I ten model, też jak sobie rozrysowaliśmy, omawialiśmy, on jest skalowalny. To znaczy też sobie określiliśmy, że będziemy musieli mierzyć to, kiedy będzie taki punkt przegięcia, w którym mówimy, że słuchajcie, już pod jednym AM-em nie może, jest za dużo klientów i należy to po prostu zeskalować, czyli na przykład sobie wtedy kopiujemy, no i mamy kolejnego AM-a, kolejnych wdrożeniowców, którzy już obsługują swoją pulę klientów, tak więc to jest wstępnie, też widzimy sens w tym modelu, no bo widzimy pewną możliwość skalowalności, no i oczywiście wtedy trochę też ten proces zakupu, naturalnie on musi nam też po prostu się przeskalować, że wtedy jest dwóch Tak. osób na tym etapie i to się tak rozdziela pięknie pomiędzy działem jakby procesem zakupowym, wdrożeniem i bohaterem klienta. Na razie, na chwilę obecną jest założenie takie, że jest właśnie jeden AM, mniej więcej na trzech wdrożeniowców. Więc omówiliśmy stan przeszły, obecny i przyszły. To teraz w skrócie zróbmy sobie proponuję wstępne odpowiedzialności w danym dziale. Tu mamy to omówione. No i potem jest ważny moment, ten punkt przejścia, czyli element formalności. Tu jeszcze dopiszmy to, czyli jakby koniec tego jest tak naprawdę na etapie. Przekazania klienta do. Koniec procesu to jest opłacona. Proforma, nie? I to jest coś, co. Czyli tu w tym momencie nam wychodzi. Kaźnik. Wstępnie już wiemy, że to AM będzie też trochę też taką osobą, która będzie na bieżąco z klientami, w kontakcie z wdrożeniowcami, tak więc też wstępnie tutaj może być współpraca osoby z procesu zakupu z AM-em, do którego wdrożeniowca z danym tematem też można uderzyć, bo to też jakby tutaj będzie dosyć silna relacja. No to teraz może właśnie przejdźmy, na czym ma się sfokusować dział wdrożeniowy. Po pierwsze, na jakości dostarczanych usług, Tak. czyli to logicznie wynika z tego, co oczekuje klient po procesie zakupu. To jest najważniejsze, ale I tu myślę, że myślę, że również. to co gadaliśmy, to też jakby to będzie o tyle fajnie się wiązało z AM-em, że no bo klient jakby okej, przeszedł jakby proces zakupowy super, wchodzi na wdrożenie i teraz jakość to delivery działu wdrożeniowego będzie wpływało bezpośrednio na wyniki AM-a. Czyli jakby w interesie też AM-a jest to, żeby dział wdrożeniowy działał jak najsprawniej, no bo to finalnie AM wejdzie co najszybciej prawdopodobnie po pierwszym miesiącu, mówię pod względem też jakby rozwoju klienta, po pierwszym miesiącu od rozpoczęcia wdrożenia. Czyli
No, mamy jakość, ale mamy też komunikowanie się z AM-em i żeby po prostu AM był na bieżąco z tym, co dzieje się u klienta. No i tutaj jeszcze może od razu uwzględnimy temat raportowania. Dział Dokładnie. wdrożeniowy to są krótkie update'y dla krótkie tygodniowe. Tygodniowe update'y dla klienta. I to jest coś, co wprowadziliśmy w lipcu tak sobie testowo, żeby co tydzień, bo mieliśmy raportowanie raz na miesiąc takie bardzo szczegółowe, a tu chcemy przyspieszyć tą komunikację, żeby raz w tygodniu szło takie krótkie podsumowanie. Drogi kliencie, tyle i tyle godzin, zrobiliśmy to i to, na przyszły tydzień planuję to, to i to. Dokładnie, i to ja mówi pomoże, no i klientowi też będzie klient spokojniejszy. Dobra. No, i teraz ze strony AMA. Czyli po pierwsze kwestia pilnowania terminów, czy to po stronie licencji, czy po stronie naszych pakietów wdrożeniowych i tego, żeby te raporty wychodziły na czas. Na pewno licencja. Dobra. Licencja, Ja napiszę coś raporty. takiego, żeby, wiesz co, nazwijmy to ogólnie weryfikowanie Jakość, jakości dobrze. wdrożenia. I tutaj to, co sobie wypracowaliśmy, bo wdrożeniowcy robią, żeby być na bieżąco, to jest ta odpowiedź na to pytanie, skąd AM ma być na bieżąco w tym, co klient ten, co u klienta słychać i co obecnie jest tam realizowane, to wdrożeniowcy robią te tygodniowe raporty, te update'y takie informacyjne, natomiast raz w miesiącu do kupy, do paki zbiera to wszystko AM i on puszcza ten raport miesięczny. Dokładnie. No i czwarty punkt to będzie już wynikał typowo z podcastu i z samej roli AM-a, czyli oczywiście rozwijanie biznesu klienta na podstawie już tych po prostu i raportów, i na podstawie całości tak naprawdę. No i w sumie mamy też piąty punkt, czyli badanie opinii klienta i takie właśnie troszczenie się o to, by jednak była ona jak najlepsza. To w sumie trochę wynika z pozostałych punktów, ale no, jest to jednak też rola AM. Tak, NPS to na pewno. Okej, dobra. Dobra. Zróbmy sobie teraz. Tak proponuję jeszcze w tej tematyce. I teraz przyszło do głowy. Nazwijmy to sobie coś takiego jak narzędzia AM. Skoro jest super bohaterem, to zobaczmy, zastanówmy się, jakie może mieć narzędzia. I teraz tutaj, jeżeli chodzi o... Bo w samym tym podcaście to było bardzo fajne ćwiczenie, gadaliśmy też o tym przed, ta macierz. My na chwilę obecną no po prostu mamy bazę klientów i na tym się jakby skupimy w ramach działań AM-owych. Natomiast i też jakby nie możemy tutaj zrobić jakby w ramach nagrania i publicznie udostępnić danych klientów. Natomiast sobie też to przed nami jest posegmentowanie tych klientów właśnie na te cztery kategorie A, B, C, D i nadanie też im tych potencjałów. No bo mamy na przykład takiego klienta, z kim współpracujemy regularnie co miesiąc. On jest dla nas jakby pod względem tematów AM-owych, jakby, znaczy jest ogólnie istotnym klientem, natomiast tam trzeba działać już typowo na utrzymanie, no bo dużo więcej nie ma co tam dosprzedać czy zbadać potrzeb, bo to jest na bieżąco ciągła praca, nie? Tam ponad Dokładnie. w sumie ponad rok. Dobra, jakie narzędzia może mieć AM? Jedno już wymieniłem, NPS. Co jeszcze? NPS, czyli jakby ten lejek, to nie traktujemy jak narzędzie, tak? Tylko po prostu go później omawiamy. Nasz nowy, że tak powiem, lejek. Nie, wpiszmy, bo to też będzie. Czyli cały lejek. Tak, bo do tego przejdziemy tutaj.
lejek AM-owy, mamy go utworzonego. Ja się też zgadzam w 100% z tym, co było w podcaście. W sumie też, Łukasz, też tą samą opinię miałeś. Rozdzielmy te działania, nie trzymajmy tego w jednym. Nie łączmy tego procesu zakupowego z lejkiem AM-owym. Dokładnie. Dobra. Co jeszcze mogłoby nam pomóc, albo w jakie narzędzia powinniśmy właśnie tego naszego bohatera, klienta uzbroić, żeby móc realizować skutecznie AM? Czy bierzemy pod uwagę w pewnym sensie właśnie narzędzie służące do kontrolowania jakości u wdrożeniowców, czyli te ich raporty i ewidencjonowanie po prostu godzin, które spędzili u klientów, powiedzmy Tak. tak? To się, no, no. Dobra. Tak, To może być jako tak. narzędzie. Panel wdrożeniowy u nas. Bo tam jest temat godzinowy. Dokładnie. Dokładnie. Ja zapiszę narzędziownik, bo Dobrze tu mówisz. jakby bezpośrednio uważam, jest korelacja pomiędzy działaniami AM-owymi a narzędziownikiem, bo to jest tak pod tytułem właśnie wchodzisz, tak jak było nawet w podcaście, to dosyć precyzyjnie, fajnie omówione. Wchodzisz, skupiamy się na tym, gdzie boli, co boli. Jeżeli jest też informacja, że nie boli, no to skupmy się na wzbudzeniu potrzeby. I tu wtedy jest element, słuchaj, zobacz, przejdźmy sobie przez ten narzędziownik. Często w waszej branży wykorzystujemy to i to, na przykład zrobiliśmy coś takiego, nie? Przy okazji, wykorzystałeś ten temat narzędziownika w OZE? Ten dzisiejszy case? Tak, wykorzystałem. Już klient jest umówiony u nas na konsultację, tak więc narzędziownik się w tej kwestii na pewno przydaje. Dobra. Ale jak już mamy narzędziownik, to w takim razie wpiszmy ogólnie jeszcze do narzędzi naszą mapę upsellu i cross-sellu, skoro ją mamy już. I to wyniknęło z odcinka NSM, więc fajnie też przy okazji Tak. nawiązujemy. To jest narzędzie. No, spoko. No, mapa cross i upsellu. Jak jestem bohaterem, to nie wiem, jakiś Batmobil czy coś w tym stylu by się przydało, żeby szybko do klientów docierać. To też fajnie by było. No, ale to dobra. Stan obecny, może to się zmieni w przyszłości, ale stan obecny u nas jest taki, że Okej. my w 100% działamy z online i to też może warto podkreślić dla naszej, w naszej akurat firmie tak to działa, że jakby nie ma tego picia herbaty czy wódki z klientem, nie? No nie ma. Chyba, że zdalnie. Tak. Ale coś, czego nie mamy, ja specjalnie to zrobię, bo dzisiaj nas to zabolało. I to jest też przykład, że mieliśmy fajną relację z klientem, a nie mieliśmy, czyli nie mamy własne aplikacje. Tak jest, na rozwój. Na rozwój. I to jest piękny element, piękne narzędzie będzie w rękach AMO, żeby właśnie rozwijać klienta. Klient kupił licencję, kupił wdrożenie, to teraz jeszcze mamy, stworzyliśmy specjalne aplikacje, które pomagają zrobić to, to i to. I tu wchodzi element AMO-owy. Dobra, myślę, że to mamy omówione. To przejdźmy może do samego odcinka. Samego lejka. U nas jest to lejek właśnie AM-owy utworzony w tym miejscu. Nie będziemy go tutaj w 100% konfigurować. Ukryliśmy też te deale, które mamy, ale spróbujmy sobie je nazwać, chociażby te etapy i kamienie milowe. Tak na razie w Dokładnie. wersji 1.0 całkowicie, a myślę, że za 2 miesiące będziemy mieli już to tak dograne i dopracowane na nasze potrzeby. Pierwszy etap to mamy, może, że klient. Klient wyraził dodatkową potrzebę, albo po prostu, że wzbudziliśmy potrzebę w kliencie, coś w tym stylu bym chciał tutaj to ująć. Ja ogólnie sobie myślałem, żeby w tym całym procesie, w sensie jak tutaj omawiamy, czyli tutaj jak mamy ten proces zakupu, on się nam kończy jako zamknięty, wygrany. Rzucamy go sobie na ten nasz pierwszy etap AM-owy. Tu jeszcze ważne jest to, żebyśmy to sobie skonfigurowali.
Czyli korzystamy z funkcji kopiuj, ale zrobimy sobie warunek logiczny, że dobra. Patrzmy tylko sobie w poprzedniej, jak to było regule. Rodzaj współpracy, zdaje się, tak? O właśnie, tej zmiennej mi zabrakło. Wykonaj natychmiast rodzaj współpracy równa się i tutaj będzie wdrożenie. Damy warunek lub. Rodzaj współpracy równa się wdrożenie wdrożenie plus licencja. I tu mamy wtedy tą kopię i na tym pierwszym etapie, czyli to mamy już tutaj tą regułę automatyzacji pięknie ustawioną. Każdy klient, to nam z procesu zakupu będzie tu przechodził i będzie miał albo na wdrożeniu, albo na wdrożenie plus licencja, czyli wziął obie rzeczy, trafi nam na E1 i tutaj jest etap. Chodzi mi o to, żeby to była taka poczekalnia w AM-ie. Nie wiem, czy tak to nazwać teraz, czy tak to, ale jakby w kolejce do AM-u. I tu będą nam trafiały te wszystkie tematy, które będziemy sobie trafić. Nie? Tutaj etap jakby, drugi. Tak? A to mamy już na stan docelowy robić, czy na jeszcze ten przejściowy? Na W sumie przejściowy. Ten rzeczywisty na róbmy. przejściowy. No. Przejściowy? Czy, aha, aktualny. Tak, tak. Dobra, okej. Okay. Etap drugi. Masz pomysł, co to mogłoby być? Wzbudzona potrzeba? Być może coś takiego. Tak. Zróbmy, że to jest badanie potrzeby. Ten etap powinien być dosyć krótki, bo tutaj ewentualne badanie potrzeb, projektowanie rozwiązań. Tak to dumnie brzmi, ale myślę, że chodzi o to, że jakby pogadaliśmy, przebadaliśmy i tutaj jest projektowanie rozwiązań / ofertowanie. Bo to dla nas jakby to będzie to. Nie zawsze będzie potrzebne ofertowanie, więc dobrze, że dajesz slasha, nie? Tak. I dla mnie jako czwórka to jest jakby formalności, czyli tam potwierdzenie. Potwierdzenie ustaleń ewentualne / na negocjacje. I tak roboczo te etapy, wiadomo, że my dzisiaj jesteśmy tak operacyjnie to, co robimy, jesteśmy tutaj i tutaj. Tak więc w ramach takich świadomych działań AM-owych, wcześniej robiliśmy trochę jakby nieświadomie. Oczywiście są też te lejki wspierające jak NPS i właśnie narzędziownik. Natomiast tu w ramach tego głównego AM-owego mamy te cztery etapy. No i pewnie trójkę i czwórkę. No, czy na tyle, na ile się nas znam, jeszcze to będziemy zmieniać, bo to jest taka wersja całkowicie 1.1.0. I to, co potrzebujemy jeszcze zrobić na pewno, to ustrukturyzować to, jak to badanie potrzeb ma, czy ma wyglądać. Uważam, że na tym etapie robimy to trochę jeszcze na czuja i nie mamy takiego skryptu, tak jak mamy skrypt w procesie zakupu. To się zgadza. Będzie mocno oparte na naszej właśnie mapie, na narzędziowniku, na tych narzędziach, także No. Pewnie tak, ale Dobra, jasne. dobra. To nam się łączy. To co? W ramach tego myślę, że pod względem to, co mieliśmy zaplanowane na dzisiaj, mamy omówione. Resztę i tak będziemy, myślę, że taki realnie po 2-3 miesiącach sobie ocenić to, jak temat EM-owy nam zadziałał. Dzisiaj mieliśmy ile? 6-7 rozmów takich z naszymi klientami i myślę, że wyszło nam kilka takich wniosków, nie tylko może
takich biznesowych, ale też takiego feedbacku pod tytułem: hej, słuchajcie, to działa dobrze, a to na przykład pomysł na to, co usprawnić w takiej pracy z No, klientem, nie? ale to też potwierdza to, że mamy z tymi klientami jakąś relację i oni nie boją się nam powiedzieć Tak, faktycznie to jest zarówno prawda. pozytywnego, jak i negatywnego feedbacku. I myślę, że właśnie do następnego NPS-a będziemy też o wiele więcej wiedzieć odnośnie tego, jak działa AM sam w sobie. Super. Pokazaliśmy kawałek naszego świata. Oczywiście to jest mały fragment. Nie mogliśmy przeprowadzić tego ćwiczenia z klientami, co było w podcaście. Natomiast my jesteśmy w trakcie jakby przygotowań do tego właśnie warsztatu. Bardzo wartościowe. Myślę też pod względem tego, że u nas to są takie pierwsze wnioski, takie pierwsze przygotowanie na poziomie struktury i mamy już pierwsze feedbacki, bo po prostu już zaczynamy z tym działać. Natomiast ja spodziewam się, że daliśmy sobie też z Łukaszem takie 3 miesiące na po prostu dopracowanie całego tego procesu i wypracowanie tego, no bo u nas to jest czysta karta, wcześniej takiej funkcji nie było, tak więc no nie ukrywam, robimy teraz takie sprinty codzienne, godzinne, właśnie po to, żeby jak najszybciej, jak najlepiej też dopracować cały ten proces. Proces zakupowy mamy już dobrze dograny, oczywiście cały czas go ulepszamy, ale proces AM-owy to jest coś zupełnie nowego, co widzimy w tym mega potencjał, natomiast trzeba to dobrze, mądrze poukładać, tak więc też być może nagramy na to odcinek jakiś taki update'ujący po pół roku, jak to wygląda, jak to wyglądało teraz, a jak to wygląda już właśnie po tych 6 miesiącach zmiany. Zobaczymy to tak w ramach luźnego pomysłu. Natomiast mam nadzieję, że tutaj odnaleźliście w tym wartość. Tak jak powiedziałem na samym początku tego odcinka, my też chętnie wymienimy się doświadczeniami, podyskutujemy. Tak więc, jeżeli jakieś macie pytania, piszcie na priv, komentarze. Jesteśmy otwarci do dyskusji. Dziękuję za Twoją uwagę, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Yours.